Najdziwniejsze rzeczy, jakie uchwycono na kamerze. Spartiatik! W dzisiejszych czasach różne kamery śledzą w zasadzie każdy nasz ruch. Czy to te miejskie, te obecne w sklepach lub nawet nie, no te niech w to telefonie. Leć. Każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, którym w każdym momencie może zarejestrować jakieś niezwykłe zdarzenie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kolejne ciekawe momenty. Dzięki SPX Bonzeloziec. Dzięki za 2 miesiące, siema. Momenty nagrane przez kamery. Zapraszam do oglądania. Ta para młodych przestępców stała się sławna dzięki temu nagraniu. Ta dwójka pochodzi z Alberty w Kanadzie. Swego czasu zrobili oni totalny chaos w lokalnym markecie, gdy próbowali zapłacić za zakupy skradzionymi kartami kredytowymi. Zamiast wyjść ze sklepu drzwiami, jak każdy normalny człowiek, pobiegli na zaplecze i próbowali wydostać się tylnym wyjściem. Partnerka rabusia nie poprzestała tylko na tym. Wspięła się na regały i weszła do wentylacji. Oczywiście nie była ona dostosowana do utrzymywania takich ciężarów. Kobieta przebiła się przez podwieszony sufit i wpadła z powrotem do sklepu. Cały incydent został nagrany przez kamerę bezpieczeństwa, co doprowadziło do aresztowania ona kobiety. Ma jednego buta. Najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że zgłoszona płatność kradzioną kartą opiewała na zaledwie 4 dolary. Wierzycie w istnienie aniołów stróży? Jeśli nie, to nagranie może zmienić wasze podejście do tej sprawy. Widać na nim tajemniczą postać, która wkracza, aby ratować życie tego mężczyzny. Wszystko zostało uchwycone przez kamerę bezpieczeństwa. Gdy ten sklepikarz nocą szedł sobie ulicą w Turcji, pewna osoba ubrana cała na czarno poklepała go po ramieniu kilka sekund przed tym, jak przejechała obok niego ciężarówka z jakąś wystającą metalową konstrukcją. Gdyby mężczyzna się nie obrócił, z pewnością nie skończyłoby się to dla niego dobrze. Metalowa brama zwisająca z ciężarówki minęła go dosłownie o kilka centymetrów. Kiedy ocalony mężczyzna odwrócił się, aby podziękować tajemniczemu nieznajomemu, zdał sobie sprawę, że mężczyzny w czerni nigdzie nie ma. Jest to dość upiorne nagranie. Ten niesamowity materiał został opublikowany na Reddicie, a wielu komentatorów twierdziło, że był to nikt inny jak prawdziwy anioł stróż, który uchronił mężczyznę przed śmiercią czy poważnym zranieniem. Okay. Z kolei ten mężczyzna, Julio Fellows, jest prawdziwym mistrzem wykorzystywania nadarzających się okazji. Jest znany jako złodziej. Złoty chłopiec Ekwadoru. Uciekł ze Stanów Zjednoczonych po tym, jak zwinął z ciężarówki w Nowym Jorku dosłownie wiadro pełne złota. Jednak to nie była pierwsza tego typu akcja mężczyzny. Przez lata dokonał wielu podobnych napadów. Tym razem jednak Julio naprawdę trafił w dziesiątkę. Wśliznął się na tył pojazdu, podczas gdy strażnik siedział za kierownicą i sprawdzał coś w telefonie. Julio nie zdawał sobie sprawy, że właśnie ukradł wiadro ze sztabkami złota o łącznej wartości 1,6 miliona dolarów. Ale co zrobił z tym całym skradzionym złotem? Julio sprzedał sztabki, zanim wrócił do swojego rodzinnego miasta w Ekwadorze. Gdy został po czasie złapany, upierał się jednak, że nie ma już tych pieniędzy. Podobno jego narzeczona okradła go i gdzieś uciekła, zostawiając mu zaledwie 50 tysięcy dolarów. Czy coś tu nie gra w tej historii? Walczy z jakimś duchem? Ten szokujący moment został nagrany przez kamerę bezpieczeństwa. Widać na nim, jak czemu taka jakość? Pracujący w małym górskim z 70 roku nagrałem? Zostaje zaatakowany przez jakiegoś niewidzialnego intruza. Upiorna istota wydaje się uderzać przerażonego strażnika. Jaki fake to jest prawdziwej ludzi. Nikt nie był w stanie dokładnie wyjaśnić, co wydarzyło się tamtej nocy. Bezradny ochroniarz był ciągnięty po podłodze biura burmistrza, zanim dwóch innych członków personelu przybiegło mu na ratunek. Przerażający materiał z kamer został udostępniony na Facebooku, a sam mężczyzna twierdzi, że incydent był spowodowany siłami nadprzyrodzonymi. Ciekawe. José Manuel Rios Morelli, burmistrz Armenii, zadeklarował, że poprosi o pomoc przywódców religijnych, aby przybyli i przegonili tego widmowego napastnika i tym samym uspokoili zaniepokojonych obywateli. A wy? Co o tym myślicie?
Czy ten materiał jest dowodem na to, że duchy naprawdę istnieją? Ta dowód z bomby. Ta urocza pani listonosz nie miała pojęcia, że wkrótce stanie się prawdziwą celebrytką w mediach społecznościowych. Nastolatki Colin Kitchens i Alexis Dinga postanowiły nagrać sobie TikToka, ale nie zdawały sobie sprawy, że ich wideo wkrótce stanie się niezwykle popularne z bardzo nieoczekiwanego powodu. Listonoszka Annette Desmond przejeżdżała obok i tak się złożyło, że jej furgonetka pocztowa zatrzymała się tuż przed telefonem, który leżał na skrzynce pocztowej. Zdając sobie sprawę, że jest nagrywana kamerą, Desmond postanowiła wprosić się na TikToka dziewczyn. Ale co tu jest najdziwniejszego? Zabawny klip na swój profil błyskawicznie skoczyła z 15 tysięcy do aż 200 tysięcy followersów w ciągu zaledwie 4. Dzięki, totalny szef. Co po Far Cry? W sensie z dużych gier to God of War. 48 godzin. W mgnieniu oka klip zebrał ponad 36 milionów wyświetleń. Desmond zdała sobie sprawę, ale dziś to nie wiem co, pewnie będzie dopiero tak późno skończony szczeluj. Pokazała jej tego TikToka. Pani listonosz po czasie nakręciła część drugą filmu z tymi samymi dziewczynami. Nastolatki podziękowały jej i kupiły jako prezent pudło rękawiczek ochronnych, których Desmond potrzebowała do pracy. Ten niezwykle dziwaczny film do dziś jest... Super nagroda, że z 15k do 200k wypieprzyło im na profilu. Luj, masz te rękawiczki. Dla wielu zagadką. Super. Grupa motocyklistów wybrała się na przejażdżkę po odizolowanym obszarze północnej Sumatry. Coś tam biegło. Przypadkowo natknęli się na coś niezwykłego. Ta tajemnicza, maleńka osoba została przez nich zauważona w okolicy Bandacze. Motocykliści nie chcą jednak zdradzić dokładnej lokalizacji na wypadek, gdyby ktoś próbował odnaleźć tę anonimową postać. Ta półnaga osoba biegła przez drogę, podczas gdy motocykliści pędzili. Ale ma kija! Osoba wydaje się znacznie niższa niż przeciętny, współcześnie żyjący człowiek. Kiedy zobaczyła motocyklistów, uciekła do lasu. Motocykliści byli pewni, że natrafili właśnie na członka plemienia, które żyło na pustkowiu Sumatry. Spekulowano, że mężczyźni rzeczywiście spotkali kogoś z plemienia Mante, nieuchwytnej społeczności pigmejów, których istnienie zostało odnotowane tylko raz w XVII wieku. A wy, co o tym myślicie? Zawsze czy może to być taka jakiś członek jakoś, no? zaginionego plemienia? A może to jakaś mistyfikacja? W sieci istnieje wiele nagrań z dość nietypowo przeprowadzanych oświadczeń. Jedne są romantyczne, a inne szalone. Kiedy miłośnik zwierząt Aaron postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie Jessie, skorzystał z pomocy niezwykłego, specjalnego gościa. Film z oświadczeniem został opublikowany na Twitterze australijskiego zoo i błyskawicznie rozprzestrzenił się po sieci. Aaron zadbał wcześniej o to, by kakadu dostarczyła liścik do jego dziewczyny w obecności tłumu ludzi. Gdy kobieta czytała dostarczony przez ptaka list, jej partner uklęknął na jedno kolano i wyciągnął pierścionek zaręczynowy, wywołując przy tym wiwaty publiczności. Z pewnością jest to moment, którego ta szczęśliwa para nigdy nie zapomni. Z kolei ten mężczyzna chciał perfidnie wyłudzić pieniądze ze swojego ubezpieczenia. 57-letni mężczyzna z New Jersey sfingował swój upadek. Niestety, popełnił przy tym duży błąd. Nie zauważył, że wszystko nagrywa kamera. Aleksander został przyłapany na rozrzuceniu kostek lodu na podłogę tuż przed tym, jak rzekomo się przypadkowo przewrócił. Nagranie z kamer monitoringu w firmowej stołówce wyraźnie pokazuje, jak pracownik najpierw się rozgląda, potem rzuca śliskie kostki lodu, a następnie przytrzymuje się blatu i ostrożnie opuszcza się na podłogę. Oczywiście oszust w tym przypadku został złapany na gorącym uczynku. Gdy jego pracodawcy sprawdzili nagrania z monitoringu, wezwali policję. Mężczyzna został skazany na 2 lata w zawieszeniu i 14 godzin prac społecznych, a także musiał zapłacić $563 za przejazd karetką i leczenie w szpitalu. Ta fanka drużyny baseballowej San Diego Padres stała się prawdziwą gwiazdą. Kobieta została nagrana kamerą w momencie, gdy złapała prawą ręką lecącą z dużą prędkością piłkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, został skazany za to, że się potknął. Nie trzymała swojego dziecka. Gdy tylko chwyciła piłkę, stadion wręcz wybuchł gromkimi brawami. Co ciekawe, jej dziecko zostało całkowicie niewzruszone. Pewnie maleństwo nie zdawało sobie sprawy, że jego mama właśnie dokonała jednego z najbardziej niezwykłych chwytów wszechczasów.
Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że udało jej się uratować dziecko przed nadlatującą piłką baseballową. Na tym kończymy ten odcinek. Niezłe dymy! Nie zapomnijcie podzielić się tym filmem ze O Jezu! Zobacz to! Dobra, patrzę. Fajne! Taka yerba pikselowa. Fajne bardzo. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!